Pierwsza rzecz podstawowa. Gdy ludzie są przez Boga stworzeni, pierwsi ludzie są stworzeni w sposób doskonały. W związku z tym informacją dla nas pierwszorzędną jest to, że Boży zamysł to jest absolutne zdrowie psychiczne i fizyczne dla człowieka. To jest Boży zamysł. Więc tu nie dyskutujemy o tych rzeczach, bo mi to wszystko mówi. W Księdze Jeremiasza 23:6 chyba widzimy dwa podstawowe symptomy sprawiedliwości, czyli objawy sprawiedliwości, objawioną sprawiedliwość w Chrystusie Jezusie. Widzimy po pierwsze wybawienie, po drugie bezpieczne mieszkanie, czyli widzimy, że w Chrystusie Jezusie my otrzymujemy od Boga ratunek od wszelkiej patologii naszej psychiki i naszego ciała, że my to mamy w Chrystusie Jezusie zagwarantowane. Widzimy w liście do Rzymian 5:8, że Chrystus zaraz umiera, umiera za całego człowieka. Umiera za jego grzechy i umiera za konsekwencje grzechu. Choroba, niemoc, ból, zniszczenie są konsekwencjami grzechu. Widzimy, że one nie istnieją w ogrodzie Eden i widzimy, że później one się rozwijają dopiero. Dlaczego widzimy, że rozwijają się? Dlatego, że pierwsze jakby tysiące lat człowieka to są rzeczy, gdzie te choroby, niemoce się rozwijają. No widzimy choćby z tego powodu, że ludzie żyją na początku 500, 600, 700, 800, 900 lat, więc rozumiecie, by te zniszczenie ciała człowieka, psychiki człowieka, ono zaczyna się pogłębiać wprost jakby proporcjonalnie do odległości czasowej od momentu stworzenia człowieka. Czyli widzimy, że to się dzieje i w tym momencie przychodzi 2000 lat temu Bóg ucieleśniony na ziemię i zatrzymuje ten proces, który jest procesem zniszczenia. Widzimy, że Rzymian 8:32 mówi, że On darował nam wszystko. Darował nam niebo, darował nam też sukces tutaj na ziemi, gdzie w sukces wlicza się zdrowie psychiczne i fizyczne. Musimy te rzeczy mieć mocno w sobie usankcjonowane. W Galacjan 3:13-14 widzimy zamianę wszelkiego przekleństwa na błogosławieństwo, że ta rzecz następuje w Chrystusie Jezusie. Dalej, w liście Tytusa 2:14 widzimy zapis o wykupieniu nas od wszelkiej nieprawości, czyli od wszystkiego, co jest nieprawe. Od nieprawe, czyli odstępne od tego, jakim uczynił to Bóg na początku, tak? A więc jeżeli widzimy ludzi zdrowych, silnych na początku, prawda, to taki jest zamysł Boży i wszystko, co od tego odchodzi, to jest nieprawość. To jest taka fajna, ja mam takie figurę, te rzeczy podaję, żebyście umieli takie rzeczy szybciutko w sobie jakby tak układać, wiesz, cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, w Twojej fizyczności, czy w Twojej psychice, co odstaje od standardu Bożego, to Ty pierwszą rzeczą, co robisz, to ustanawiasz prosto, że to jest nieprawe w moim życiu. To nie tam zastanawiasz się, dlaczego, po co, czemu. Najpierw mówię, nieprawość jakaś jest w moim życiu. To, co ja czuję, to jest niezgodne, to, co ja przeżywam, to jest niezgodne z Bogiem. To tego Bóg nie ma dla mnie, On tego nie zaplanował, tak? To jest nieprawość jakaś w ogóle, która następuje. Nie łączymy tego z Bogiem, nie łączymy tego z żadnym aspektem jakby Bożego wychowania. Bóg nie używa nieprawości, aby osiągnąć jakąś formę prawości. Nigdy Bóg takich rzeczy nie robi. Rozumiecie? To nie działa w ten sposób. Jak będzie ktoś Wam tak mówił, to jest
kłamstwo. Tak samo jak kłamstwem jest to, że jakieś nieszczęścia, patologie, choroby, niemoce, one mają swój cel. Bo jeżeli ktoś mówi, wiesz, to ma swój cel, to od razu to implikuje taką informację, że Bóg to zaplanował dla nas. No nie zaplanował, nic nie miało celu. Ktoś nam mówi, wiesz, Artur, twój pobyt w więzieniu miał cel od Pana. Ja mówię, mój pobyt w więzieniu był spowodowany tym, że byłem szumowiną. Taki był mój powód przebywania w więzieniu. Bóg nigdy niczego dla mnie nie zaplanował poprzez więzienie. Byłem złodziejem, mordercą, poszedłem siedzieć. Tak, ale czasami ktoś mówi, ale wiesz, po nawróceniu też jeszcze zostałeś zamknięty za stare sprawy, Pan miał plan. Ja mówię, Pan nie miał planu, byłem debilem skończonym, nie poszedłem na rozmowę do prokuratora, jakbym poszedł, to bym nie siedział, proste jak drut. Tak, tu nie ma w ogóle dwóch zdań, nie mieszamy Pana w takie rzeczy. Natomiast będą ludzie, którzy będą Wam takie pierdoły opowiadać. Pamiętaj, Bóg nie ma nic wspólnego z żadną nieprawością. Się stukniesz w głowę i sobie zrobisz ranę, to tutaj nie ma, że Bóg coś tu chciał Ci powiedzieć w tym temacie. Rozumiesz? Stuknąłeś się w głowę i masz ranę, tak? Nic powód do tego, tak? Nic, nic. Kiedy jesteś w patologii, to Bóg z tej patologii Cię wyprowadza. Ale nie przypisujemy Bogu autorstwa żadnej patologii. Ludzie tak robią, ja w ogóle przeklinam te nauki notoryczne. To Bóg coś tam zaplanował dla Ciebie takiego. Bo to Bóg jest psychopatą, który planuje dla nas po prostu przejście przez piekło, abyśmy osiągnęli niebo. To jest w ogóle chore. To jest cyrk na kółkach, wiecie. Więc nie słuchamy tego i odrzucamy myśli z tym związane. Prawda? Nie tak działa. Więc wykupienie od wszelkiej nieprawości. I teraz bardzo ważna informacja. To, że nie masz, że to nie są rzeczy od Boga, takie jak jakakolwiek choroba natury duszewnej czy fizycznej, to nie oznacza, że taka choroba człowiekowi się nie trafia. Choroby się trafiają, jedne mają jakieś powody w błędach ludzi, prawda? Czy niemoce mają powód w błędach ludzi, inne w pewnym sensie są uzależnione. Znaczy, powiem tak, w zasadzie wszystkie choroby i niemoce, które przychodzą do naszego życia, w mniejszym czy większym stopniu, tak, są spowodowane naszymi błędami. O, będzie tak. Bo to nie można powiedzieć, że jakaś choroba czy niemoc trafi Cię od po prostu. To nie trafi Cię. Na przykład głównym powodem, że ludzie wierzący chorują, czy mają jakieś problemy inne związane, w ogóle wszelkie problemy, jeżeli tam mają chrześcijanie, to jest to związane bardzo często w ogóle z arogancją, na poznanie, na to, że w ogóle że zaniedbaliśmy te rzeczy. No zaniedbaliśmy, prawda? Często też jest to taką, w ogóle takimi zwykłymi aktami nieposłuszeństwa. Skoro na przykład, wiesz, no, żyję w tym świecie, który jest zatruty, tak? No to w ogóle wypadałoby, tak, brać autorytet nad wszelką trucizną, która się znajduje w jedzeniu i w powietrzu. Ja na przykład to robię. Ja na przykład ustawicznie oczyszczam moje tkanki z toksyn. Przez wiarę to robię. Dla mnie to jest rzecz naturalna dzisiaj, że ja mówię do tkanek, aby z nich wyszły wszystkie toksyny. To w ogóle normalne. Bo te toksyny są. No ja mam władzę nad toksynami. To je wyrzucam, oczyszczam. Robię to przez wiarę. Następnie, no, zwykłe rzeczy, dbałość o siebie. Ludzie myślą, że jak w ranach i ślimcach Jezusa jest nasze uzdrowienie, no to wyklucza dbałość o siebie. Ja mówię, wiesz, uzdrowienie, a nie zdrowie. Tam nie masz napisane, że w ranach i ślimcach Jezusa jest nasze zdrowie. Nasze zdrowie jest związane z naszą mądrością. Tym, co się je, jak się żyje, czy się dba o siebie, czy się nie dba o siebie. Rozumiecie? Przychodzą często ludzie bardzo otyli, wiesz, i mówią, o, bo mnie boli serce, pomóż się o moje serce. Rozumiesz, ja mówię, że ty ważysz 130 kg. Masz, dlaczego ty tyle ważysz? No patrzy się na mnie ten człowiek. Mówię, ty masz jakieś genetyczne problemy? Nie, no tak przytyłem przez życie. No wiesz, no by to cię boli serce. Tak? To cię boli serce.
Po prostu. U nas temu człowiekowi w kościele Bóg uzdrowił serce. O tyłu. O temat otyłości, tak? A Bola mówi, ale kręgosłup miał też chory i kręgosłup jego dalej był chory. I kiedyś podczas jednego ze spotkań upadł na ziemię pod mocą Bożą i został uzdrowiony natychmiast kręgosłup. Ale oprócz tego, że został uzdrowiony natychmiast kręgosłup, usłyszał głos Ducha Świętego. Wiecie jaki? Suchomień. No tak! Po prostu. Więc widzimy, że mamy prawo do zdrowia, mamy prawo do siły fizycznej, mamy prawo do zdrowia psychicznego. Natomiast tak naprawdę to w naszych rękach to wszystko jest. Mamy prawo do uzdrowienia, bo nastąpiło to na krzyżu Golgoty. I mamy prawo do sukcesu psychofizycznego, ponieważ posiadamy nad tym prawo. I teraz posłannictwo, które też mamy, to jest to posłannictwo, aby uzdrawiać chorych. Więc przede wszystkim my mamy chodzić sobie w zdrowiu. Zdrowie jest najpierw dla nas, bo zdrowie najpierw dla nas. Ja zawsze do ludzi mówię, zajmij się swoim zdrowiem, nie tylko uzdrowieniem, ale najpierw swoim zdrowiem. Poukładaj sobie rzeczy w wierze, weź autorytet nad różnymi sprawami, tak? Uzdrów się, uzdrów. I następnie co? Przyjmij posłannictwo do tego, aby uzdrawiać. W Ewangelii Marka 16, 17, 18 mamy informację o tym, że każdy wierzący może uzdrawiać. Każdy wierzący. Tak jak każdy wierzący może głosić Ewangelię, każdy wierzący może wypędzać demony, każdy wierzący może wskrzeszać zmartwych, tak też każdy wierzący może uzdrawiać. Nie można przyglądać się temu, że ktoś w tym jest lepszy czy gorszy, tylko trzeba przyjąć posłannictwo. Jest napisane w liście do Rzymian, została nam dana łaska, czyli niezasłużona przychylność Boga dla nas i Boża zdolność w nas i apostolstwo, czyli posłannictwo. Tak? Zostało nam to dane. Mamy uzdrawiać chorych. I teraz tak. W jaki sposób następują, na czym się opieramy, uzdrawiając chorych? Po pierwsze, uzdrawiamy przez władzę. Krótko powiedziawszy, posiadasz władzę nad wszelką mocą nieprzyjaciela. Kiedy zaczynasz usługiwać człowiekowi choremu, to co ty musisz mieć na dzień dobry w głowie, to nie to, że go Jezus uzdrowi. Bo w ogóle chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię. Bóg nikogo nie uzdrawia dzisiaj. Bóg wszystkich uzdrowił, tak jak Bóg nie zbawia dzisiaj. Bo Bóg wszystkich zbawił. Więc też Bóg wszystkich uzdrowił przez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, a nam zostawił posłannictwo uzdrawiania. Czyli kto uzdrawia? Ty. I nie rób do tego takiego dzikiego obejścia, że to Pan uzdrawia przeze mnie, bo to w ogóle świadczy o tym, jak ktoś... Ja na przykład tak mówię, ja uzdrawiam chorych. No bo w Biblii jest napisane, uzdrawiajcie chorych. W ogóle jest napisane gdziekolwiek w Biblii, znacie to, że w ogóle Pan uzdrawia przez ciebie. Nie ma tego ludzi. Tam nie ma, idźcie i niech Pan przez was uzdrawia. Tam nie ma. Tam nie ma czegoś takiego, idźcie, kładźcie ręce na chorych, a ręka Pańska będzie na nich. Nie znaczy takiej rzeczy, prawda? Bo tam w ogóle by nikomu do głowy nie przyszło, żeby takie bzdury pisać. A to są, wiecie, ludzie, którzy mówią, to Pan przez siebie uzdrawia. Wiecie, co jest z takimi ludźmi? Ci ludzie mają defekt jakiś na poziomie, tak, tożsamości w Chrystusie. Bo oni cały czas uważają, że oni to oni, a Pan to Pan. A świadomość zjednoczenia polega na tym, że to Ty i Bóg jedno jesteście. O, to jest świadomość zjednoczenia.
Kto Ciebie przyjmuje, tego ten Boga przyjmuje. Ja do ludzi mówię, wpuść mnie do mieszkania, do Chrystusa wpuścisz. No wpuść mnie. Porozmawiaj ze mną, to z Bogiem porozmawiasz. No i oczywiście to się nazywa arogancja, to się nazywa pycha, to się nazywa chamstwo. Rozumiesz, tak ludzie określają te rzeczy. Mówią, jesteś pyszny, jesteś próżny, jesteś taki. Ja mówię, nie, jestem biblijny, no i tak czuję, ja słowo honoru tak czuję, więc co robisz? To Ty uzdrawiasz, to Ty uzdrawiasz. Ustal sobie w głowie prostą funkcję. Ja uzdrawiam. I przestań nawet do tego dodawać w swojej głowie w imieniu Jezusa, bo Ty jesteś w imieniu Jezusa. Ty w ogóle nie możesz nie być w imieniu Jezusa, Ty wiesz o tym? Ty w ogóle jesteś skazany na bycie w imieniu Jezusa. Czy Ty to mówisz, czy nie mówisz? Rozumiecie? Znana jest historia pewnego ewangelisty, który, nie wiem, mówiłem Wam, czy nie, zaczął chlać po prostu i zaczął chlać na oko. Działały przez niego silnie dary uzdrawiania i kiedyś w barze podczas picia człowiek dostał zawału i inny to chlał. Tamten ewangelista odszedł od barze, jeszcze na brudy jak kur, podszedł do niego, położył rękę. W imieniu Jezusa grobie zawał! Tak? I tamten wstał. Natychmiast to zrobimy. Po czym ewangelista wrócił do picia dalej. Bo nieodwracane są powołania i dary Boże. Ktoś powie, to nie jest normalne. A jak ktoś powiedział, że Bóg jest normalny? Skąd Ty w ogóle to wziąłeś? Bóg jest humanizowany, spokrzanione wszystko. Wiecie, o co chodzi? To co dla ludzi stanowi jakąś w ogóle wartość, to w wielu przypadkach dla Boga nie ma żadnej wartości. Rozumiesz? Żadnej. W ogóle jakby Bóg o tym nie wie. On o tym nie wie. On nie wie o pewnych rzeczach, które my uważamy, że od Niego pochodzą. Tak? To jak przyjechał teraz Carey Blake do Polski i rozmawiał tam z jednym moim znajomym i mówi tak, ten znajomy z nim rozmawia i mówi, wiesz, bo tutaj są ludzie, którzy są w Twojej służbie, a Carey Blake mówi, ale ja tu nie mam żadnej służby w Europie. A to są w Polsce ludzie, którzy się powołują, wiesz, że są oddziemiała, a Carey Blake mówi, ja nie wiem w ogóle, o co chodzi. A tutaj latają po ulicach, mówią, od Carey'ego Blake'a jesteś. Śrubki. Samo ludzie takie śrubki mają, czy tam coś popadło, bo to Boga jest. Nie, to zostaw Boga, człowieku, to wymysł sobie jest jaki. Więc widzimy, że w ogóle to, że każdy może uzdrawiać, kto się narodził z Bożego Ducha, to jest proste jak drut. To jest usankcjonowane w ogóle w duchu. W duchu. Powiem Ci w ogóle jeszcze większy dramat, Ci powiem. Dla mnie to osobiście jest dramat. Można chorować w jakiejś dziedzinie i jednocześnie w tej samej dziedzinie uzdrawiać chorych. No to dramatnie człowieku. Kładziesz na ludzi ręce, proszę Ciebie, raki im znikają, a człowieka rak zżera. Nie. No tacy ludzie są. Tacy są też w ogóle, bo rozpoznali, dobrze to wie. Piją, palą, uzdrawiają. Wiecie. W ogóle wiecie. A więc uzdrawiamy przez władzę, bo my mamy władzę. Władzę. Niektórzy myślą na przykład, że jak się idzie w grzech, to władza jest Ci zabrana. No właśnie nie jest. I to jest ten dramat Boży. Rozumiesz? Ja jestem dzisiaj na tak niskim poziomie uświęcenia jeszcze, że ja to bym odebrał. Ja to bym odebrał tę władzę. No Bóg nie odbiera. Wiesz, o co chodzi? Bóg też w pewnym sensie no, nie może tej władzy odebrać. Bo to też nie jest tak, że On tam daje władzę, odbiera władzę. To w Chrystusie Jezusie jest ta władza. Przyjąłeś Chrystusa, przyjąłeś władzę. Masz władzę nad chorowaniem. Swoimi i innych, którzy do Ciebie przychodzą i chcą, żebyś im pomógł. Bo nie nad wszystkimi chorobami, ale nad tymi, którzy do Ciebie przychodzą. Którzy mówią, utrudnie, oczywiście. I nieważne, czy Ty to czujesz, czy nie czujesz, czy jesteś w dobrej kondycji, czy Ty pościłeś, czy Ty nie pościłeś, czy Ty w ogóle to tam jesteś zmęczony, czy nie zmęczony, rozumiesz, o co chodzi? Uzdrawiasz chorych i wini, tak? Uzdrawiasz chorych tak, jak siku robisz. Machinalnie, automatycznie, dopłynie z Ciebie. Bo to jest to, w ogóle ułóż to sobie wszystko. Nie natężaj się na tym, bo to jest bardzo, ale nie spinaj się, tylko uznaj to za naturalną rzecz. Bo Twoją naturą jest Chrystus.
Żyję już nie ja, czyli ego, tam jest greckie słowo ego. Żyję już nie ego, ale żyję we mnie Chrystus. Nie mam ego. Nie mam w ogóle natury mojej starej. Jestem natury Chrystusowej. Że moja dusza jeszcze nie przerobiona, nie uświęcona, nie i zaburzona i ona w ogóle pokazuje zupełnie inną rzecz. Ja to rozumiem, tak? Ale definiuje mojego ducha to, co niewidzialne, a nie to, co widzialne. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Byśmy mieli opierać wiarę na tym, co widać, to byśmy byli w poważnych tarapatach w naszym życiu. To ja popatrzę na swoje deficyty, nic bym nie zrobił, przepraszam. A więc uzdrawiamy przez wiarę. Co dalej? Uzdrawiamy przez moc. Duch Święty, który jest w tobie, jest potężnym generatorem mocy. Także nie tylko mamy prawo do tego, aby uzdrawiać, ale posiadamy energię do tego, aby ją uwalniać, prawda? I co? Po trzecie, uzdrawiamy przez manifestację darów. I to jest w ogóle już inny, jeszcze inny kaliber, tak? Czyli władza, z uwagi na to, kim jesteśmy w Chrystusie i co zrobił Chrystus. Moc, z uwagi na to, że Duch Święty mieszka w nas, jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym. I jeżeli działa dar, no to jest jeszcze turbo doładowanie, to działa w ten sposób, tak? Wszystko czynimy w wierze. Jakie są rodzaje uzdrowień? Dwa rodzaje. Jedne są natychmiastowe i stricte są nazwane w Biblii uzdrowieniami i rozłożone w czasie i w Biblii są nazwane uleczeniami. Czyli mamy uzdrowienia i uleczenia. Uzdrowienia są natychmiastowe, uleczenia są rozłożone w czasie. Czy nas to interesuje, czy to będzie natychmiastowe, czy rozłożone w czasie? Nie. Więc nie bierzemy tego pod uwagę i nie pozwalamy, aby diabeł nas oszukiwał i ładował nam frustrację, że coś się nie stało natychmiast, ponieważ jak nie uzdrowienie, to uleczenie. Ja do ludzi zawsze mówię, modlę się teraz do ciebie, zostajesz uzdrowiony, tak? I koniec. Teraz. Nie jutro, kiedy coś się pojawi, nie za tydzień, kiedy coś się pojawi. Teraz. Teraz tak. Jak uzdrawiamy? Po pierwsze, przez nałożenie rąk. Nakładamy ręce. W ogóle trenujcie te nakładanie rąk. Kładźcie na ludzi ręce. Jak będziesz chciał, to się wieczorem pomóc. Powiedz, Panie Boże, bardzo Cię proszę i wierzę w to teraz, że w moim życiu od dzisiejszego dnia będą się zdarzać coraz częstsze sytuacje, w których będę mógł uzdrawiać. Aranżuj to Panie. Koniec. I bądź czujny. To, co mówię. I tutaj zaczyna się trenować. Usłyszysz w pracy, że koleżankę boli głowa, no to ty wiesz o tym, że się o to modliłeś. Przyjdź i powiedz, mogę na ciebie położyć swoje ręce, zostaniesz uzdrowiony. Nie mów, mogę się pomodlić. W ogóle zapomnijcie o tym temacie. Mogę się pomodlić o ciebie. Nie. W ogóle nie ma czegoś takiego. Mogę się o ciebie pomodlić. Jest taki jeden aspekt, jedno miejsce w Biblii, jest taki moment, że kto choruje między was, niech weźmie starszych z Bogu, tak? Tylko tam jest w ogóle ciekawe miejsce, to jest ciekawa rzecz, tak? Bo tam jest w ogóle tam jest jakby modlitwa, to słowo modlitwa znaczy, że oni się nakierowują na Boga i w ogóle go namaszczają olejem, nie? A to nie chodzi o to, żeby się modlą. Nie, to nie jest kwestia modlitwy na zasadach takich, że my prosimy Boga, żeby coś się wydarzyło. Nie, w ogóle my nie prosimy Boga żadnego modlitwy. Ono jest. Tak jakbyś wziął człowieka, zatrzymał na ulicy i teraz prosił Boga, żeby Bóg go zbawił. Panie, zbaw go. Panie, dotknij go. Panie, zbaw go. On jest zbawiony. On musi przyjąć zbawienie. Przyjąć zbawienie. Przyjąć zbawienie. Idziesz do człowieka, weź przyjmij zbawienie. Przyjmij zbawienie. Przyjmij. Tutaj, rozumiesz, mówisz, uzdrowię cię. Położę ci ręce teraz na głowie, uzdrowię cię z tego uchu. A więc nałożenie rąk. Po drugie, rozkaz. Rozkazujemy. Mówimy do choroby. Jeśli nie znamy nazwy choroby, to mówimy do symptomu chorobowego. Tak? Przeklinam w imieniu Jezusa każdą niemoc powodującą na przykład ten ból. Jest też rozkaz w modlitwie zgody, czyli zgadzamy się z kilka osób i w tym momencie nakazujemy, aby choroba odeszła. Następnie bywa, że trzeba związać ducha stojącego za chorobą.
że trzeba demona związać. Jak mówiłem ostatnio, za mniej więcej 60% chorób stoją demoniczne siły. Co robimy dalej? Nakazujemy ciału, aby się zregenerowało, odbudowało, tak? Mówimy do części ciała, do różnych elementów, które były chore, które były zniszczone. Co dalej? Bywa, że jesteś prowadzony, aby pomazać kogoś olejem, polać mu coś tam. To nie olej uzdrawia. To jest punkt kontaktu. Człowiek jest osobą, który ma psychikę i wielokrotnie potrzeba punktu kontaktu. Ten punkt kontaktu to jest olej. Ja nie wiem, jak to działa, bo się modlę o ludzi, słuchajcie, i biorę olej, zaczynam ich olejem mazać, są uzdrawiani. To nie olej ich uzdrawia, to nie jest jakiś specjalny, normalny kujawski. Ja się nie modlę nad tym olejem, ten olej, rozumiesz, to nie jest, bo tam ludzie mówią, o, PH to Jerozolima lepszy. Mówię, ty uważasz, że jerozolimskie rzeczy są lepsze niż nasze, no bez przesady. To jest imaginacja wszystko, są takie wymysły ludzkie, wiecie, że to po prostu jest nieporozumienie. To normalnie w ogóle oleje, bo taka jest formacja w ogóle psychiczna człowieka, czyli potrzebuje lepiej tutaj. Ja tego nie rozumiem, ale tak to działa, to trzeba to robić, jak działa. Miej olej tam się jakiś nieduży fioleczkę sobie trzymaj, niech on stoi, w torebce go noś, kręcieki nie przymyj, tak, na smalu, koniec. Ale teraz jesteś zdrowy na pewno. Słowo honoru tak nie rozmówię. Mówię, przeszło? No przeszło. Mówię, bardzo dobrze. No przecież nie przez olej przeszło. Tylko przez ofiarę Jezusa na krzyżu, amen? No to przez ofiarę, to w ogóle nie mamy źródła. Rozumiem? No nie mamy źródła. Nie mamy. Jest jedno źródło. Ale jak ktoś działa, jest taka rzecz, ja jestem zawsze gotowy na wszystko. Tak? Ja ciuchy swoje rozdawałem, człowieku. To ja do tej pory takie coś mam. Że jak tylko, ja jak mogę oddać komuś swoje ubranie, to oddaję swoje ubranie. Bo mi kiedyś Duch Święty powiedział, to jest namaszczenie na tym, nie chodzą w tym będą uzdrawiani. Jak ja się temu człowiekowi dałem swetr, to nie chciałbym zdjąć tydzień. Mówi, ja chodzę, mówi, w takim namaszczeniu, ja widziałem to przez ten swetr. A to ja będę z tym dyskutował, rozumiesz, jak to jemu w ogóle, dla niego to działa, tak? Ja w ogóle, bo to trzeba być pokornym w tym wszystkim, wiesz, pokornym człowiekiem trzeba być, tak? Bóg mówi olej, masz olej. Natomiast wszyscy doskonale wiemy, że to nie chodzi o olej. Widzimy właśnie elementy materialne, ludzie są uzdrawiani. Wiedz przed mnie człowiek, do kościoła do nas nie mówi tak. Mój syn jest chory, tam miałem chorobę psychiczną, nie może przyjść do kościoła, mówi, czy możesz się pomodlić nad jakąś tam chustką. No, jakaś tam dziewczyna dała chustkę, modlimy się nad tą chustką. Słuchajcie, facet był kierowcą i w ogóle miał coś z kolanami, znaczy z jedną nogą, bo długo jeździł, już ma się jakaś tam robiła z kolanem jakaś tam dysfunkcja. I to go bolało parę lat. Prawy kolano. Wsadził tę chustkę w prawą kieszeń. Spodnie. Zanim doszedł do domu, miał kolano uzdrowione. A te chustki na scenę. Tam masz ten. Przed potem mówi, kolano uzdrowione. Mówi, niosą to szmaty niosą w kieszeni. No i teraz rozumiesz, no w ogóle tak to działa. W taki sposób. Bywa, że człowiek nie przyjmuje uzdrowienia, póki nie spokutuje jeszcze. Trzeba go poprowadzić do pokuty. Tak? Na moich oczach kobieta została uzdrowiona, kiedyś miała problemy ze stawami, chodziła o takich kijkach w ogóle. Wszystko miała pogięte w ogóle. Tak, młoda kobieta. Jakoś mnie tknęło, żeby rozmawiać z nią o tym, czy ona przebaczyła wszystkim ludziom. Doszło do tego, że jakiegoś taki ksiądz, co tam pokrzywdził, w życiu nie przebaczyła temu księdzu. Ja mówię, przebacz księdzu. Przebaczyła księdzu, słuchajcie, do końca konferencji miała zdrowy stan. Zdrowy stan. Szok. Nikt się nie modlił o nią. A wcześniej sam się o nią modliłem kilkakrotnie. Te stawy dalej w ogóle chorowały.
Po prostu przebaczyła człowiekowi. Mieliśmy też różne rzeczy, na przykład no, przyszła kobieta, która miała słaby wzrok, napluli jej w oczy. Agata jej pluła. Kolega też z kościoła plął. A jeszcze ona mówi do niego, co tak znowu plujesz? Dobrze plujesz. Rozumiesz? No tak, no i takie absurdalne rzeczy, no ale działa. Trzeba pluć, to trzeba pluć. Jest taki kaznodzieja, to ciągle pluje na kogoś. Chodzi nam, pluje na nich, człowieku nie zostawia. Jeśli tak masz, no to pluj. Bo chodzi, żeby działało. To nie jest ważne, czy to jest estetyczne, czy to nie jest estetyczne, czy to pasuje do jakiejś kultury, czy to obchodzi. No to trzeba słuchać Boga w tym. Słuchać Boga. Źródło zawsze jedno. Krzyż. Natomiast tych, to co mówiłem o darach duchowych, tych formuł jest mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Bywa, że człowiek jest uzdrowiony wtedy, kiedy wyrzeknie się jakiegoś przekleństwa, które nad nim było. Zostało coś nad nim wypowiedziane. Jakaś, i łamie się w ogóle przekleństwo nad nim. Rozumiecie? Bywa, że ludzie są uzdrawiani przez wieczerze Pańskie. To się tak nazywa popularnie. Natomiast w praktyce wygląda to tak, bo wiecie, w czym rzecz z wieczerzą, no bo to my to, co my robimy tutaj dzisiaj w tym kościele, no, no to taki jest zwyczaj, który też tam troszkę wszedł w kręgu, to takie uproszczenie zjawiska, nie? I my też tak robimy od czasu do czasu. Natomiast fakt jest taki, że w ogóle sam temat wieczerzy to jest temat wspólnego jedzenia. Pierwsza wieczerza, to nigdy to nie wyglądało tak, że tam Paweł przychodził i im dał kawałek chleba, tylko oni imprezę. To była taka impreza, że oni tam jeden był pijany, drugi nic nie zjadł, bo inny zjadł. Wiesz, Paweł przychodził do nich i mówił, no proszę bardzo, no, człowieku zbór, człowieku, ten pijany, ten głodny. Ale wieczerze macie. To usiadł z nimi i mówi, to nie o to chodzi. Co to, nie możecie sobie w domu się najeść. Tu chodzi o to, żebyście robili to razem. To jest mistyczne. To jest ciekawa rzecz w ogóle z tą wieczerzą, nie? Że to jest przebywanie w takim środowisku, miłosnym środowisku wspólnoty, gdzie to wspólne jedzenie, ono jest w jakim, to jest jakieś mistyczne, wiesz. A ja zauważyłem dużo razy, że poprzez te wspólne jedzenie, tak, to ludzie są uzdrawiani. No i co zrobię? No tak to działa. Więc rozumiesz? Więc co robię? No robimy to w takim razie. Z drugiej strony ja cały czas, wiecie, pilnuję, wiecie czego? Żeby jakaś forma nie przerosła nam treści. To forma, moment, treść przerośnie. W kościele katolickim, zobaczcie, to jest to, ten byt, bo to nie kościół jest, to jest, nie wiem co to jest, ale jakkolwiek, taka formacja, taka, w tej formacji społeczno-politycznej, tamta forma przerosła treść. Bo tak zasadniczo, jak się przyjrzysz tym różnym rzeczom, tak, to one mają taką, tak, jakby początek, to był prawdziwy zazwyczaj. Był prawdziwy początek, tylko potem z tego się monument zrobił, nie? To było prawdziwe. Tak? Prawdziwe. No wyznawajcie grzechy jedni drugi. No prawdziwe, tak? Postawili człowieku konfesjonał, może dzieje w konsekwencji budka, człowieku z kratką, siedzi w środku facet, to nie ma w ogóle pojęcia o różnych sprawach, wywala krawat, czy rozumiesz, mówisz kilka rzeczy, całujesz krawat, jest dużo. Szok! Ale podstawa dobra. Wyznawajcie grzechy jedni drugi. No tak miało być. No i tak jest. Przecież wielokrotnie wiecie, jak jest, że w ogóle wyznajesz grzechy Bogu, ale jest potrzeba, żebyś ty poszedł do drugiego człowieka i temu człowiekowi powiedział. Chodzi o to, żeby człowiek był silniejszy w wierze, jakiś tam ojciec w wierze, idziesz do niego i mówisz, słuchaj, no tak jest. Ja nieraz widzę, ludzie przychodzą, zwalą ciężar po prostu z siebie i to w ogóle inna historia. Dla mnie, co ja uważam osobiście na ten temat, to jest terapeutyczne. Ja to tak uważam. Dla mnie to są terapeutyczne. To nie chodzi o jakieś misterium tutaj stąd. Nie. To człowiek musi zrzucić jakby według swojego rodzaju coś. Ma drugiego człowieka, tak? I ten drugi człowiek jest widziany dla niego i to zrzuca się. Wiecie, ja uważam, że w kościele powinno się mieć swoich spowiedników.
Powinieneś mieć swojego spowiednika, tak uważam. Każdy powinien mieć swojego spowiednika. I to te, a to też powoduje coś takiego jak zależność wzajemną, wiecie. Bo zaczynasz się z ludźmi dzielić takimi rzeczami, rozumiesz, że ty w ogóle sam nie chcesz o nich myśleć nawet, tak? Wiesz, Bogu to łatwo coś tam powiedzieć, ukradłem coś, ale dzwoni do mnie gość, płacze mi przez telefon, wyniosłem dywan z pracy. U mnie jesteś wierzący, bo nie powinien z dywanem ukraść. Po coś ten dywan ukradł, gdzie ty? Mówi. No bo mówi, mogłem dywan, ale mówię, jak tak chciałem, dopiero potem sobie pomyślałem, ja dopiero potem pomyślałem, że dywan wziął. Wiesz, dywan to nie jest człowieku, rozumiesz? Rozumiem, no dywan, no człowieku, no czujesz 2:20, gość wynosi z pracy wierzący, wypełniony Duchem Świętym i w domu dopiero się jorgną, że to jest nie w porządku. Co mam zrobić z dywanem? Siedzę, w ogóle daj, mówię, poczekaj, zadzwonię, za 5 minut się pomodlę, mówię, jak ci z tym dywanem pomóc? Wiesz, człowieku, że pójdziesz w pracy, powiesz, że ukradłeś ten dywan, cię wyrzucą z tej pracy. Mówię, kurde, mówię, no dobrze, modlę się, modlę, to się tutaj mi powiedz mu, żeby wziął ten dywan teraz w nocy, wrzucił na teren tej pracy tam. On się nie nadaje, żeby iść tam w ogóle powiedzieć. Bo rozkalibrowany, rozumiesz, jak piątek z pankracji psychizmu, nie? Dobra, mówię, dzwonię, ty, mówię, bierz ten dywan i tam, mówię, w nocy iść, mówię, z tym dywanem teraz tam go podrzuć na teren. Naprawdę? Ja mówię, naprawdę. Pan się nie gniewa? W ogóle, mówię, nie gniewa się pan, mówię, iść dywan tutaj, mówię, cholerą, mówię, iść, mówię. Dywan żeś wyniósł, mówię, człowieku. Masz pojęcie, jak ty się przed Chrystusem tłumaczył, to nie potem mówisz. Panie, ty masz wyniosek. No to człowieku, no to się jakiś anioł zadławi ze śmiechu. Ale ludzie mają różne zajawki, ludzie są pomysłowi, jako wierzący ludzie są bardzo pomysłowi. Ja dzisiaj, powiesz, po tylu latach usług ludziom, ja się w ogóle naprawdę nie dziwię tego, co robią ludzie, bo nie, ja kocham człowieka, w ogóle wiem, Bóg kocha człowieka. Chodzi o to, do czego jest zdolna nasza psychika. I to po wielu latach z Bogiem chodzenia. Co to w ogóle takie coś może nas powiedzieć? Jaka to tam, wiesz, jak dziura jakaś jest, jakieś zaburzenie. W związku z tym, wiesz, to wyznawanie grzechów jednym i drugim, to jest bardzo, bardzo ważne. Prawda? Ale mówię, to trzeba uważać, żeby to nic nie żeby forma nie przerosła treść. Widzimy też, że jest coś takiego, że jest uzdrowienie poprzez uwielbienie Boga. Że wchodzi się w atmosferę uwielbienia, uwielbiasz Boga, ale choroba nie. Prawda? Że tak też się dzieje. No bywa właśnie, że jakieś szczególne, osobiste objawienie, że właśnie coś masz zrobić takiego. Ta choroba zniknie. Agata miała objawienie, żeby wrzucić musztardę do wody, zanurzyć się w wodzie, się wykąpać, została uzdrowiona z czegoś, co w ogóle lekarze nie mogli uleczyć nic. No taka sytuacja. Nie jest sytuacja do tego, żeby ją powtarzać, chociaż jak to wzięła, to ogłosiła, jakieś tam powiedziała świadectwo, to ludzie zaczęli, słuchajcie, masowo te musztardę w wodę tam się moczyć w tych wannach, tej sarenskiej. Co najlepszy numer, zaczęli być uzdrawiani. No oczywistą jest rzeczą, że nie przez te musztardę, wiesz, nie? Tylko to jest, wiecie, ich wiara skierowana na krzyż. No ale jakiś punkt kontaktu dostali. No tacy jesteśmy w ogóle, że ten punkt kontaktu jest nam potrzebny, no tak? No musimy mieć ten punkt kontaktu. No Kościół katolicki wziął po tym, pojechał po bańcie, sakramenty zrobili. To naprawdę, wiesz, bo to jest, ich założenia były w ogóle prawidłowe. Wiecie, to było kiedyś to było prawidłowe. Tylko, że wiesz, ja wiem, że takie coś to musi ci zapłacić patologią ludzi. No bo to człowiek naturalnie ma skłonność do bałwochwalstwa. On naturalnie człowiek ma, to stara natura czeka. Teraz jak człowiek nie pozna Jezusa, tak? A wprowadzi go się w ten system, to ten człowiek w ogóle nie poznaje Jezusa, jednocześnie buduje w sobie iluzję, że z tym Bogiem się spotyka. No i mamy kocioł z bagnem, tak? No i mamy ten bagnet, tak? Ale generalnie ten punkt kontaktu to jest słuszna koncepcja. Bo coś takiego jest w tej psychice, to musi być ten dotyk. Prawda? Ten dotyk. Natomiast cały czas musi pamiętać, że uzdrowienie jest wynikiem wymiany krzyżowej. To jest to. Amen. Dlatego też najsilniejsze, najmocniejsze tematy z uzdrowieniami związane są przez naszą osobistą wiarę. I dlatego też w ludziach, którym usługujemy, mamy przede wszystkim to robić, wzbudzać wiarę. Chcesz pomagać ludziom w uzdrowieniu? Rozumiesz? Wzbudzaj ich wiarę.
Mniej nad nimi rób różnych dziwnych rzeczy, a więcej buduj ich wiarę. Ja więcej buduję wiarę ludzi, niż po prostu skaczę nad nimi, wiesz, krzyczę i jakoś tam wyprawiam, trzeba powyprawiać, to powyprawiam. Natomiast generalnie buduję wiarę ludzi. Buduję wiarę ludzi. Teraz tak, dlaczego ludzie chorują? No chorują przede wszystkim, bo nie wiedzą, że nie muszą, pamiętacie. Pierwsza rzecz, jeżeli chcemy pomagać ludziom w uzdrowieniu, to my musimy ich poinformować, że nie musisz chorować. I to jest takie trudne może być dla naszej psychiki, wiesz, bo spotykasz się z człowiekiem, który ma naprawdę ciężko, jest rozchorowany poważnie i grozi mu śmierć. Bo ja nie mówię tam, że ktoś ma łupież i odciski, wiesz, bo przychodzą, pomóc się o mnie, wiesz, nie, ale... Tylko ja mówię, ktoś umiera, no umiera, wiesz, tylko umiera. I teraz, co on musi od ciebie usłyszeć na początku? Wiesz, co musi usłyszeć? Nie tam rozumiem ciebie, nie rozumiem ciebie. Nie tam jestem z tobą, nie, nie jestem. Za mamę, to nie. Musi, który ty nie musisz chorować. Nie musisz. Bo wiesz, co on ma? Że on musi. On jest skazany na to. A teraz on otrzymuje tą dobrą nowinę. Nie jesteś skazany na tą chorobę. Halleluja. I to mu mówi, no nie jesteś. On ma dokumenty, lekarze mówią, już koniec w ogóle, pan do grobu idzie. 6 tygodni do grobu. A teraz ty mu stajesz prosto twarz i mówię do niego, nie musisz umrzeć. Pamiętam takiemu człowiekowi, głosiłem Ewangelię lata temu. Miał raka. Miał raka. Ja pracowałem wtedy na rosną zmianę i on był stróżem w takiej cieciówce tam siedział. Ja tam go, jak nie miałem co robić, nie miałem transportu, to tam u niego siedziałem. Tam było ciepło. No tam siedziałem. I on tak mi mówi, o, już opowiada, że ma raka, że te rzeczy. I tak jak wiesz, ja już mówiłem o Jezusie wcześniej, ale dopiero potem powiedział o tym raku, ja mówię do niego, wiesz co? Ale nie musisz mieć raka. On mówi, to do mnie powiedziałeś? Ja mówię, no nie musisz mieć raka. Jak to nie muszę mieć raka, jak mam raka? Ja mówię, ale to nie musisz mieć, może ci zniknąć. A mówi, no ale idę do tego, nie wiem, jak się nazywa to. Do centrum onkologii, tam do szpitala miał jechać, nie? Bo mówi, no tam miał operację, te rzeczy. Ja mówię, ale nie musisz mieć operacji, nie musisz mieć chemioterapii, może ci zniknąć rak. To była moja informacja dla niego, nie? I oczywiście potem mówię, czy ty byś chciał, żeby ci ten rak zniknął? Wiesz, sam jesteś, to mówi, ale ja. Ja mówię, położę ci ręce i on ten rak cię uchodzi. Jedziemy, no i tak zrobiliśmy. Słuchajcie, jedziemy jakiś czas temu do kościoła, z pół roku temu, spotykam go, proszę was, na stacji CPN-u, ramił tankowy samochód. Ja go nie widziałem długo. Spotykam go, no cześć, mówię, no cześć, powiedział na mnie, ale patrzę gdzieś tam wzrokiem ucieka, ja mówię, ale ty no, nie tam, wiecie jaka pierwsza moja, ja tam zdrowie twoje, nie? A on, wiesz, patrzy w ziemię, nie mam racji. A dlaczego on tak się czuł? Tego Jezusa nie przyjął. On wiedział, że ja o Jezusie mówię, bo ja cały czas o Jezusie mówię, wiesz. I potem ja go uzdrawiam. Ja go zostawiam w tym. Wiecie, ja teraz mu nie mówiłem znowu o Jezusie. Ja mówię, to super, no nie masz raka. Mówię, to w ogóle rewelka. To w ogóle nie. Dramat. Nie? A wiesz, co ja wiem, że on będzie musiał z tym żyć. On w ogóle o tym myśli. W ogóle to mu nie daje spokoju. Miał raka, a nie ma raka. Dlatego, że jakiś gość przyszedł, w ogóle powiedział, że Jezus Chrystus wziął z tego raka na siebie, położył na niego ręce, ty. I gość jest ugotowany. Ja nie będę się teraz spinał, żeby go przyprowadzać do Jezusa. Rozumiesz, ja mu wszystko powiedziałem. Ja zasiałem, ja uwolniłem moc. A więc ludzie chorują, bo nie wiedzą, że nie muszą. Po drugie, nie wierzą w uzdrowienie. Pamiętajcie. I to jest plaga w Kościele. W Kościele ludzie, wierzący ludzie chcą, żeby ciągle ich ktoś uzdrawiał. A uzdrowienie przez ludzi wierzących jest przede wszystkim dla świata. My mamy uzdrawiać ludzi, którzy są niezbawieni.
To im mamy usługiwać przede wszystkim, Kościołowi, to w drugiej, druga w ogóle, to w drugiej fazie. Bo ludzie wierzący posiadają sami broń. Tobie nikt nie jest potrzebny, żebyś był uzdrowiony. Ty masz Ducha Świętego. Ty masz władzę, ty masz moc. Ty masz wiarę. Ty możesz każdą chorobę rozpiszyć w drobny mak. I tobie nie jest potrzebny ktoś, kto cię będzie wspomagał. Ludzie w świecie nie mają Jezusa. Nie. A ty masz być uzdrawiany przez dalej. Natomiast ogromnym problemem jest niedowiarstwo w uzdrowieniu. No, trzeci powód, z którego ludzie nie są uzdrawiani, to jest to, że nie chcą być uzdrowieni. To jest przeciwne, ale nie chcą. Ludzie nie chcą, wielu ludzi nie chce być zdrowymi, tak samo jak wielu ludzi nie chce być zdrowymi psychicznie. No bo co to znaczy być zdrowym? No trzeba być już odpowiedzialność. Tak? No odpowiedzialność. No bo jak nie możesz, ludzie przychodzą, teraz już nie, tak mnie, bo ja to wczoraj zacząłem mówić o tym, a ludzie do mnie przychodzili pomóc się, jak na komisję lekarską, że im przedłużyli mi rentę. Ja mówię, nie będę się modlił o przedłużenie renty dla ciebie. Bo ja nie chcę, żebyś miał rentę, no Bóg nie jest Bogiem renty. Panie Boże, renty, dotknij mojego ciała. Tak, ale Panie Boże, dotknij tak mojego ciała, tak, żebym ja mógł tą rentę dalej mieć. Panie. Panie, sprawę był uzdrowiony, ale żeby lekarze na komisji nie wiedzieli. Niech oni widzą dalej mój krzywy kręgosłup, a ja chcę, żeby był prosty, Panie. Wiecie, jak te ludzie są przewrotni? Ludzie są tak przewrotni, a Słowo Boże mówi, zachowaj nas od ludzi przewrotnych i złych. Ja bym się w ogóle modlę. Dlatego ja mam coraz mniej tych w ogóle ludzi, tego rodzaju wokół siebie. Bo zachowaj mnie od ludzi przewrotnych. Nie chcę się modlić o rentę. Nie chcę się modlić. Ja nie chcę, naprawdę. Ja nie mam takiego rzeczy. Ja nie mam. Może ktoś ma różne, wiesz, ja nie wnikam w czyjeś powołanie. Ja nie mam powołania takiego, żeby na przykład organizować wózki inwalidzkie dla chorych. Ja nie mam, przepraszam, to może źle brzmi, ale ja kocham ludzi, ale ja nie czuję się, ja nie czuję się w ogóle, nie czuję się komfortowo, tak? Nie czuję się. Ja osobiście nie. Może są ludzie, którzy mają jakieś powołania, nie wiem, ultra miłosierdzia w tych tematach. Ja tego nie mam, w związku z tym nie usługuję, bo mnie usługuje tym, czego nie mam. Tak? Nie modliłbym się o to, żeby wózki były dla ludzi, nie brałbym w tym udziału. Nie mogę. To nie jest zgodne z moim sercem. Ja chcę, żeby ludzie byli zdrowi. Ja widzę chorego człowieka, to widzę nieprawość. Nieprawość jakaś jest. No tak, to tak nie ma, to nie ma tak być, to nie tak ma być. To nie tak ma być, że ludzie mają raki, że nie chodzą, że człowieku nie dowidzą, nie dosłyszą. Nie tak ma być w życiu, to nie takie jest życie. A przede wszystkim chrześcijanina nie takie jest życie. No i co? No czwarta rzecz to, że trwają w różnego rodzaju grzechach wielokrotnie. To nie znaczy, że każdy grzech jakoś przeszkadza uzdrowieniu. Tak nie jest. To nie jest też tak, ale bo ja w ogóle wam powiem, w ogóle stricte jakiś grzech to nie przeszkadza uzdrowieniu w ogóle. Wiecie, to w ogóle przeszkadza uzdrowieniu w związku z grzechem, to że jeżeli ktoś grzeszy z wierzących ludzi, to on w ogóle chodzi w potępieniu różnego rodzaju, a chodzenie w potępieniu powoduje, że nie uwalnia wiary. I tak naprawdę to jest tego rodzaju zależność, nie? Bo sam grzech, same trwanie w grzechu, to niekoniecznie powoduje to, że... Bo ja znam ludzi, którzy trwają w ogóle w grzechach człowieku, a byli uzdrawiani, dalej trwają w grzechach i są zdrowe. Także to absolutnie mi się to nie zgadza, że istnieje taka doktryna, że jak ktoś trwa w grzechu, wiecie, to on nie będzie uzdrowiony. Absolutnie nie. Nie. A w ogóle, wiecie, ludzie zostali uzdrowieni, świetnie sobie dalej chlają, ćpają, są uzdrowieni. Więc, przepraszam, nie mamy tutaj żadnych powodów, że takie myślenie jest myśleniem prawdziwym. No. Z drugiej strony znam masę ludzi, którzy nie popełniają tych grzechów w ogóle, tak? A są chorzy. Przynoszą pieniądze do kościoła, są uczciwymi w ogóle wierzącymi, a chorują.
Więc nie, myślę, że to nie tak. I to trwanie w grzechu, ono wywołuje poczucie winy, a poczucie winy powoduje spadek wiary. I to jest efekt. Bo trudno wierzyć, jeśli się czujesz grzesznikiem. Jeśli czujesz się potępiony, jeśli uważasz, że zawiodłeś Boga i tak dalej, i tak dalej. A więc fundamentalne działania, jeśli chodzi o uzdrowienie, to przede wszystkim to jest informacja. Informujemy ludzi o wymianie krzyżowej, informujemy ludzi o tym, co się stało w wyniku śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Informujemy ludzi, to dobra nowina, że Ewangelia, tak mówimy do ludzi Ewangelii. Co? Budujemy ich wiarę, czyli w ogóle pokazujemy, że mają wierzyć w uzdrowienie tak samo jak zbawienie. To jest taki sam poziom wiary, tak? Ja mówię, mów Zbawicielu i lekarzu, w jednym ciągu w ogóle myślą, tak? No i co? Odważne działanie, odważne działanie. Działamy odważnie w uzdrowieniu, odważnie, w ogóle nie bójcie się, są na wózkach ludzie, podchodźcie. Rozumiem, pomóc się za rękę, wstań z tego wózka, wstawaj, rozumiem o co chodzi, by wytrwali w tym bądźcie. Pamiętaj, to nic nie znaczy, jak coś by się nie wydarzyło w życiu, to cię w ogóle to nie zniszczy. Rozumiem? Kiedyś pomodliłem się o kobiety, słuchajcie. Na taki pajacowaty byłem, coraz mniej jestem, wiesz, coraz lepiej mi wychodzi nie być pajacem, nie? Chodzi o to, że jakoś tam kobietę modliłem się i podniosłem ją z wózka. W ogóle wiesz, chciałem, mówię, teraz zrobię tak jak Kenneth Hagin, mówię, będzie mnie na tym wózku ona wozić. Usiadłem na tym wózku, człowieku, ten wózek był za mały dla mnie. I ona mnie na tym wózku prowadzi, wiesz, odchodzi. Ona już chodzi, prowadzi mnie na tym wózku. Jak mnie wywali do góry nogami, człowieku, na tym wózku leży, wózek na mnie, wiesz. Tak, wiesz, ja w ogóle leżę, wychodzę spod tego wózka, wiem, tylko ja w ogóle wiem, ja nawet dystans do tego wózka, o co chodzi, nie? Nieważne, nawet pajacowanie, tu nic się nie dzieje. W ogóle wiesz, Bóg kocha pajacy, w ogóle lepszy jest odważny pajac, tak? Nie w ogóle poważny niedowiarek. Lepszy, odważny pan. Ja nigdy bym się nie zamienił. Ja w ogóle, wiesz, wyrastam naturalnie. Wiesz, coraz dłużej chodzę z Bogiem, coraz mniej takich rzeczy dziwnych mam w sobie. No, uzdrawia mi się też głowa, no, bo taka prawda jest też, że z zaburzeń w ogóle wychodzę sobie gdzieś tam, nie? Natomiast w ogóle to odważnie trzeba działać. Bo ty wielokrotnie możesz, jakby, my mamy być taką podporą dla człowieka. My mu w ogóle stajemy, mówię, to dasz radę. Mówię, w ranach i sińcach, tutaj jest twoje zdrowie, dawaj, wstawaj z tego wózka, chodź! No chodź, tak, bo z taką babką, porażenie mózgowe na starówce, jak miała. Przyjęła Jezusa, przyjął Jezusa, ten, co ją prowadził na tym wózku, ja mówię do niej, mówię, ale możesz też chodzić. A ona mówi, mogę. Ja mówię, możesz chodzić. Mówię, wstań i chodź. I wsiadłem za rękę i poszliśmy sobie, no i chodzisz, mówię, no i co? Mówię, no i chodzisz. I chodzisz. Więc wiesz, no, bez żadnego w ogóle ceremonialu wielkiego, tak? Ale trzeba pomagać tym ludziom. Pomagać, często pociągać, w ogóle brniać, targać. Właśnie te dzieje w ogóle Sworda to były, wiecie, takie zawsze. On targał tych ludzi, nosi na plecach. W ogóle, co on tam nie robi? Cię powiedzieli, co on tam wyrabia? On był wariat z tym, wiesz. Wariat. Dwa razy żonę wskrzesił swoją. Dwa razy. Drugi raz to powiedziała, już nic nie rób tego więcej. Mówi ostatnio, ale jedno do Pana. Mówi, daj mi spokój. Ja nie chcę tu wracać z nim. Człowieku. Trupy brał, w ogóle brał trupa, człowieku. Ciągnął go w ogóle po domu, pod ścianę stawiał, w ogóle za szyję trzymał, krzyczał w ogóle, plun na niego, coś robił, aż on się otworzył. W tamtych czasach na wyrostki to ludzie umierali, bo to wiecie. Ale Smith na przykład zobaczył taką rzecz, że była w tym czasie, pojawiła się w jego życiu taka postać, była taka babcia. Ta babcia miała około 70 lat i miała wnuczka. I oni odebrali od Boga, żeby uzdrawiać ludzi z wyrostku. Wiecie, bo naprawdę dzisiaj wyrostek to jest deta. No tam jest wyrostek, dzwonisz raz, już jesteś na pogotowiu i tego. Ale kiedyś to masowo ludzie umierali na to, wiesz, się wylewało zapalenie od drzewej kąt, tak? I na przykład ona, ta babcia z tych wnuczków dowalili takie numery, że ona, wiesz, wchodzili, to było w ogóle pogromcy wyrostków w tamtym czasie. W ogóle ona wchodziła z tym wnuczkiem, tak?
Ona na łóżko właśnie, ta babcia stawała na łóżku, tak? I mówi, w imię Jezusa, a ten wnuczek walił człowieka w ogóle pięścią wyrostek. Tak? I ludzie go i byli zdrowi. I Smith kiedyś był przy takiej akcji. Od tamtej pory wszystkich chorych na wyrostki tłuk po brzuchach. On się tak odważył, ten facet, wiecie, tylko na niego się mówi apostoł wiary, ale jak postudiujesz to jego życie, to się okazuje, że to był w ogóle gość, który no, kurczę, no, no zero humanizmu w nim było, to było takie, w ogóle on był okropny. On był okropny człowiek, ja przeczytałem wszystkie możliwe pozycje w ogóle związane z jego życiem i tak sobie przemyślałem, mówię, okropny człowiek, no, taki knur taki bagienny, taki wielki, ten Smith. W ogóle to nie był sympatyczny człowiek, to nie było w nim empatii jakiejś takiego, kiedyś, czego zrobił konferencję, kilka tysięcy ludzi, wiecie o co chodzi? Weszło kilka, no, nawet około 4000 ludzi, bo weszło na potężną w ogóle jakąś salę. W ogóle, żeby 4000 ludzi weszło na salę, to jest około godziny. Godzina to zajmuje, że oni wchodzą, siądą. Macie pojęcie, że on zaczął konferencję uzdrowieńczą i mówi tak. Tak się wchodzi, mówi, do miejsca, gdzie chwała się uwalnia. Do miejsca, gdzie się chwała uwalnia, wchodzi się tak. Halleluja, uwielbiamy Cię Boże, mówi, proszę wszyscy wyjść. Kolejną godzinę wychodzili i kolejną wchodzili z rękami do góry. No, rozumiem. No, facet zachowywał się w ogóle jak nie, jakiś zamordyzm produkował. Tylko to działało, działało. Przynieśli mu noworodka, wpadła kobitka na scenę z noworodkiem, to się urodziło bez rąk i bez nóg. Zaczęła płakać na kolana, zaczęła płakać, jeśli coś możesz, to zrób. A on mówi, jeśli coś mogę. Jak Jezus, rozumiesz? Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. I kopnął dziecko w tłum. Kopnął korpus w tłum. Dziecko spadło, miało ręce i nogi. Rozumiesz? Nikt nie robił takich rzeczy. Do dzisiaj ludzie jeżdżą na jego grób. Kładą się na tym grobie i przyjmują namaszczenie. Do dzisiaj. Rozumiecie, co ludzie robią? Kładą się na grobie swojego Westworda. Takie namaszczenie na jego szkielecie. Ale skąd on to wziął? Ten facet do 60 lat, tak? W ogóle nie służył. Znaczy, nie służył w służbie uzdrowieńczej. On śpiewniki w zborze rozdawał. Żonę miał taką kozaczkę, ale on do takiej był. Po 60. Z drugiej strony sam nie potrafił nigdy w ogóle na przykład poradzić sobie z różnymi chorobami swoimi. Do końca życia miał w ogóle kamienie w nerkach. Jego córka była głucha. Nie potrafił uzdrowić córki. Wiecie. Ja chcę was w ogóle pokazać pewne rzeczy, to tak my musimy w tym wszystkim bardzo mądrze się rozwinąć. I wtedy wszystko weźmiemy w sferze uzdrowienia. Więc my pomagamy ludziom poprzez uruchomienie ich w pewnym sensie. Uruchamiamy. To nie liczymy, nie stoimy jakimś postumentem, mówimy, Jezusa, nie, w ogóle całą postawą swoją. Diabeł widzi twoją postawę. On widzi twoje działania, jak w ogóle diabeł, w ogóle on nie widzi twojego wnętrza. On widzi to, co prezentujesz swoimi słowami, zachowaniami. Rozumiesz, on cię psychologicznie trzaska, a nie w ogóle duchowo. Pouczamy, jak człowiek ma otrzymać. Uczymy człowieka, jak ma otrzymać. Ludzie nie wiedzą, jak otrzymać. Nie wiedzą też, co mają robić później. Mówimy im, jak mają utrzymywać później to. Jak otrzymać, jak utrzymać. Uczymy ich wiary. Mówimy, nie patrz na to, co widzisz. Nie patrz na to, co widzisz. Na jednym ze spotkań Smitha przez facet, co miał rurkę w krtani, tak wtedy leczyli, miał w ogóle wcześniej raka krtani, wycięli mu tego raka i mu wsadzili rurkę w krtani. No i facet przyjmował tylko płyn. Prawda? Nie mógł. Przyszedł na spotkanie ze Smithem, Smith się pomodlił o niego i mówi, idź, mówi, niech ci matka ugotuje karmówki. Idź. Wiem, że lubisz. Ten poszedł do domu, mówi do matki, ugotuj mi ziemniaków. Tak naprawdę nie możesz jej stawić do pokarmu. A mój kaznodzian powiedział, że masz mi kartofli. Facet brał ziemniaki, wkładał sobie do buzi, tak? I nie mógł ich przełknąć, bo to nie działało.
bo to nic nie było, bo była rura, to się nie ruszało. Więc one mu wypadały, więc brał i wkładał, brał i wkładał. Raptem zaczął odczuwać, że mu się trochę porusza, w czasie jedzenia, w czasie tego, kiedy ten posiłek sobie tam wyrzucał, odrosła mu krta. No i teraz, on go pouczył tam, powiedział, tamten się posłuchał, czyli tutaj widzimy to, ta wiara, to była w ogóle wiara, zobaczcie, to nie ma jakaś wiara, wiesz, facet nawet nie wyznawał w jakiś taki, no robił te rzeczy, robił, nie? Tak bardzo w ogóle patologicznie, tak bardzo dziecinnie to wszystko, tak w ogóle prymitywnie to. I teraz ostatnia rzecz, jak utrzymać uzdrowienie, też to ludziom przekazać, przede wszystkim no, budowanie wiary do końca, to w ogóle cały czas buduje, rozwija się w wierze, tak? Co? Wyznawanie prawdy, czyli ludzie, wyznawaj prawdę, czyń prawdę, cały czas, krok po kroku, nie poddawaj się temu, co w ogóle widzisz, że coś ci jeszcze nie działa, idź na przykład, ja mówię, zacznij wykonywać pracę, której nie wykonywałbyś, bo te kolano cię bolało, idź teraz, zacznij działać w tym temacie, nie żeby sprawdzić. Bo jesteś zdrowy, no zdrowy, nie sprawdza się. Uczymy też, żeby nie wycofywali się mimo widocznych symptomów. Symptom to nie choroba, uczymy to nie bój się, że to choroba. To jest symptom. I co? No dziękczynienie. Wdzięczność jest w ogóle, że tak powiem, klamrą całego zjawiska, gdzie wdzięczność jest jedyną odpowiedzią człowieka na miłość Bożą. Nie ma innej odpowiedzi. Nie ma. Często się ludzie zastanawiają, tego Boga mam kochać, a mówię, się skup na tym, że On Ciebie kocha. To jest taka bardzo ważna informacja, nie próbuj tam się spinać, czy jak Go kochać, bo to nie na tym też polega. I bądź wdzięcznym człowiekiem, tak? Wdzięcznym w słowie, w myślach, w słowach, w czynach, prawda? Idź, opowiadaj w ogóle o tym, co Ci tam Bóg zrobił, tak? Dobrego, nie? W ten sposób funkcjonuje. Także, wiecie, uzdrowienie jest dla nas i uzdrowienie jest przez nas. Dla nas i przez nas. Musimy w tym sobie trwać, w tym po prostu nie cofać się. I tyle. Podziękujmy Bogu. Ojcze, dziękujemy za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie za te słowa. Dziękujemy Tobie za to, że Ty nas budujesz, Duchu Święty. Dziękujemy, że Twoje słowa, one w nas wydadzą stukrotny plon. Że niczego nie utracimy i wszystko to, co włożyłeś w nas, wprowadzimy w życie i odniesiemy sukces. Amen.